Szalom moi drodzy przyjaciele, chciałbym podzielić się z wami w tym filmie, w tym przesłaniu, rzymską drogą do zbawienia. Widzicie, moi drodzy przyjaciele, gdy Bóg dał nam Nowy Testament i Nowe Przymierze, jest jeden ważny list, który został napisany do wierzących w mieście Rzymu, przez który apostoł Saul, Paweł, podał instrukcje odnośnie ważności zbawienia, które są zawarte w liście do Rzymian. Jest to rzymska droga do zbawienia. Jak jest to ważne? Chcę podzielić się z wami pięcioma wersetami, znajdującymi się w liście do Rzymian, które uczą o rzymskiej drodze do zbawienia. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym się z wami podzielić, jest werset z Rzymian 5:8, który ukazuje nam miłość Bożą dla całej ludzkości. W Rzymian 5:8 czytamy: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Widzicie, Boża miłość wobec rasy ludzkiej jest ponad wyobrażeniem. Nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, jak bardzo Bóg nas kocha. Kocha nas tak bardzo i udowodnił to. Pokazał swoją miłość wobec ciebie i mnie, i całej rasy ludzkiej. Przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus, Meszijach, Mesjasz, przyszedł na ten świat, by umrzeć za nasze grzechy. To jest miłość Boża. Kto może zmierzyć miłość Bożą wobec świata? Szczególnie, gdy widzimy to, co się dzieje na świecie, w którym żyjemy. Miłość Boża wobec ciebie i miłość Boża wobec mnie jest widoczna, gdy czytamy o niej jasno w Słowie Bożym. Ale widzicie, moi drodzy przyjaciele, podczas gdy Bóg nas kocha, musimy dojść do punktu zrozumienia tego, że my wszyscy upadliśmy w grzech. Widzicie, w tym samym liście do Rzymian, 3:23, ten sam apostoł Saul, ten sam posłaniec Boga, powiedział: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Cytował to, co powiedział król Dawid wiele, wiele lat wcześniej o upadku ludzkości w Psalmie 14, w Psalmie 53. Wszyscy zgrzeszyli. Żydzi i poganie, mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta, ten naród i tamten naród. Wszyscy zgrzeszyliśmy i jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest święty i nie może On patrzeć na grzech. I ponieważ my wszyscy zgrzeszyliśmy, my wszyscy musimy zostać ukarani przez świętego i sprawiedliwego Boga. Ale jak czytamy w Rzymian 5:8, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Cudownie jest to wiedzieć, mój drogi przyjacielu. I tak też poznajemy tutaj, że Bóg nas umiłował, a mimo to człowiek zgrzeszył. Ale widzisz, grzech wymaga kary. I tak też w tym samym liście do Rzymian, mówiąc w tej rzymskiej drodze do zbawienia, ten sam apostoł Saul, Paweł, posłany do Rzymian, w Rzymian 6:23 powiedział: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Widzicie, wy i ja z powodu naszych grzechów zasługujemy na to, by zostać ukarani. Zasługujemy na to, by zostać ukarani przez świętego i sprawiedliwego Boga, który nie może patrzeć na grzech. I ponieważ Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, nie może pozwolić grzesznikowi, kimkolwiek moglibyśmy być, aby mógł wejść do Jego obecności, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Ale widzicie,
Jeżeli zapłatą za grzech jest śmierć, a my wszyscy zasługujemy na śmierć z powodu naszych grzechów, czy myślicie, że Bóg pragnie, byśmy zginęli? Przez śmierć oddzielenie nie tylko w sposób fizyczny, nie tylko duchowy, ale w sposób wieczny, przez wieczną śmierć, przez wieczne oddzielenie od Boga. I jeżeli zapłatą grzechu jest oddzielenie od Boga, czy Bóg, który nas kocha, czegoś nie zrobi? I jak widzicie, w tej części rzymskiej drogi ku zbawieniu odpowiedź znajduje się ponownie w Rzymian 6:23, w drugiej połowie tego wersetu. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzicie, Bóg dał nam dar. Dar tego, że my nie musimy zapłacić. Dar, który przyjmujemy darmo. Dar, który naszą odpowiedzialnością jest jedynie przyjąć. Ze szczerym sercem. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. To jest kara, na którą zasługujemy. Ale Bóg, który jest miłością, który umiłował nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, dał nam dar. I wiecie, że tym darem, moi drodzy przyjaciele, był Jeszua HaMashiach, Jezus, Mesjasz, który zmarł i został ukarany za grzech tego świata, za twój grzech i za mój, gdy przybył z nieba, gdy narodził się z dziewicy Miriam. On żył perfekcyjnym, bezgrzesznym życiem i ostatecznie zmarł na rzymskim krzyżu. I tak poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. I tak Bóg dał nam ten dar. Czy ty przyjmiesz ten dar? Czy ja przyjmę ten dar? I widzicie, w tym samym liście do Rzymian, który apostoł Paweł napisał do rzymskich wierzących, on pisze do ciebie i mnie i dziś, mój przyjacielu, i on wzywa nas, abyśmy przyjęli dar Boga. Ponieważ zapłatą za nasz grzech jest oddzielenie od Boga. Jest to śmierć. I Bóg w swojej miłości do nas daje nam ten dar. Niezasłużoną przychylność. Chesed. Łaskę Bożą, której zapewnia nam ten dar. Mesjasza, Zbawiciela, Odkupiciela, który umarł za nasze grzechy. Więc co ty i ja zrobimy? Czy odpowiesz na przyjęcie daru Bożego? Nasz czas na ziemi jest bardzo krótki. Każdemu z nas Bóg wyznaczył określony czas tutaj, na obliczu tej ziemi. Ponieważ jest wyznaczone człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I jak smutne będzie, gdy umrze ten, kto nie ma wiedzy o darze Bożym, w jej lub jego sercu. I Bóg przez tego apostoła mówi o tym Rzymianom, i tobie, i mnie. Oto jest tutaj odpowiedzialność każdego z nas do przyjęcia tego daru. I zauważcie, że wciąż czytamy ten sam list do Rzymian, przechodząc przez rzymską drogę do zbawienia. Zauważcie obietnicę Bożą w Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czy nie jest to niesamowite? Biblia mówi nam po prostu w tej rzymskiej drodze do zbawienia, że jeżeli wyznamy naszymi ustami imię Jeszua, imię Jezusa, Mesjasza, który zmarł, który powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia, który wziął na samego siebie nasze grzechy, jeżeli tylko wyznamy Go naszymi ustami, ale o wiele więcej niż tylko z naszymi ustami, bo także jest tutaj stwierdzone w Rzymian 10:9 i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych. I tu jest obietnica. Zbawiony będziesz.
przebaczony. Ale są dwie ważne rzeczy, które trzeba zrobić. Po pierwsze, to wierzyć w naszych sercach. Szczerze. I wyznać to do Boga, mówiąc: Boże, przyjmuję Mesjasza Chrystusa, pomazanego, który umarł za moje grzechy. Bóg zapewnia nam zbawienie. W hebrajskim jest to Yeshua. By być zbawionym, by otrzymać przebaczenie grzechów. Ale trzeba wierzyć w swoim sercu i wyznać to swoimi ustami Panu. I wtedy taki zostanie zbawiony. Czy ty jesteś zbawiony? Jeżeli nie, zwróć swoje serce do Yeshua HaMashiach, do Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony. Niech Bóg was błogosławi, moi przyjaciele. Shalom.